w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Takich mocnych, doświadczonych zawodników, bo no, nie ma się co oszukiwać. Moim marzeniem jest kiedyś UFC. Wiem, że jeżeli chce się tam wdrapać, to nie ma drogi na skróty. Wiem, że tylko takie pojedynki mnie mogą przybliżać. A tak jak powiedziałeś, no też się zastanawiałem, czemu nie dali Skibie tego rywala, ale nie mam pojęcia, jak to tam za kulis wyglądało. Także no ja fajnie cieszę się, że został wylosowany dla mnie po prostu. No, jak się uda, a jestem tego dobrej myśli, to będzie fajny skalp. Jasne, tego życzymy. Igor, miałeś okazję z Danielem Skibińskim się spotkać ostatnio w Ankosie. Powiedz, jak długo tam byłeś i no, pewnie mieliście okazję razem trenować. Jak kontakt między wami? Wiemy, że macie za sobą wspólny pojedynek, jakby na to nie patrzeć. Daniel gdzieś tam na początku twojej kariery zwyciężył przez jednogłośną decyzję. Jak te stosunki teraz wyglądają? No i wracając do początku, właśnie jak długo ten pobyt w Ankosie trwał tym razem? Z Ankosem żyję w bardzo dobrych stosunkach, takich można powiedzieć nawet przyjacielskich, z trenerem Andrzejem i z chłopakami tam z klubu. Zawsze przed jakąś moją walką wyjeżdżam tam najczęściej na tydzień cały. Jadę do Poznania i tam się po prostu szarpiemy z chłopakami. No, uważam, że naprawdę jest fajna kadra trenerska, mega paka, jeśli chodzi o sparingi, także bardzo mi odpowiadają te wyjazdy. Wydaje mi się też, że dla chłopaków to też jest jakiś, wiadomo, plus, że mogą ze mną posparować, ja z nimi wymiana doświadczeń. A tak jak powiedziałeś, no ze Skibą mieliśmy okazję bić się, nawet nie pamiętam kiedy, ze 3 lata temu, 3-4. No, jakoś to była moja... Dokładnej daty nie znam, ale tam chyba gdzieś koło, nie wiem, 17-16, na Tapology zawsze można serknąć. Dokładnie. No, mieliśmy okazję razem zawalczyć. No fajnie, no nie uważam jakoś... Przegrana, wiadomo, była ze Skibą, no ale ta przegrana wydaje mi się dużo więcej mi dała, niż jakbym wygrał z nim. Dużo popracowałem nad innymi aspektami, które wtedy nie zagrały, no i wydaje mi się, że przez to stałem się też lepszym zawodnikiem. A ze Skibą dobrze żyjemy, naprawdę. No, na takim fajnym stopniu jesteśmy koleżeństwa, także nie mogę nic złego powiedzieć. To nie było tak, że ten pojedynek toczyłeś jakby świeżo po przejściu z kategorii 70 kg? Dobrze pamiętam, bo wiem, że kiedyś występowałeś i ciąłeś tych kilogramów trochę więcej, jak byłeś młodszy. No dokładnie, był przeskok z 70 do 77 i no inna bajka zupełnie, tak? I przede wszystkim inna szybkość już jest zawodników w tej kategorii, więc to też jest różnica, wiadomo, siła. No i u Skiby wtedy no, zapasy, tak? Zapasy po prostu zagrały najbardziej. W tej kategorii 7-7 się odnajdujesz bardzo fajnie, widzieliśmy to w poprzednich walkach, wiemy to też z relacji zawodników, którzy z tobą trenują. Jak już przy tym jesteśmy, chciałem zapytać o Jiřího Procházkę, zawodnika UFC z kategorii 9-3, bo chyba wpada do Katowic na sparingi do Silesiana. No i z tego, co gdzieś tam zakulisowo udało mi się dowiedzieć, mieliście okazję posparować. Jak twoje wspomnienia z tego sparingu i czy to była jedna okazja, czy jakoś więcej się udało? No to Jiří przyjechał do nas raz na sparingi, z tego co pamiętam. Kurczę, no kawał chłopa. To też już, widzisz, na 7-7 też już jestem dużym zawodnikiem, ale naprawdę duży, wielki, taki zdrowy chłop. Nie wiem, ile on ważył, jak przyjechał, ale wydaje mi się, że ponad 100 kg, 105 kg. Także tak, mieliśmy okazję zrobić jedną rundę, no ale nie dość, że wysoki, nie dość, że wielki i no... Stójka jest nieobliczalna. Różne dziwne rzeczy robi, ma taki niewygodny styl, także no ciężko było, co mam powiedzieć. Ciężki sparing. No, ciężko się spodziewać innej relacji, ale wiem, że tam dawałeś sobie fajnie radę z Jirim, także to też jest dobra moneta na przyszłość, bo celujesz w tą ligę, w której on się znajduje. I jak już jesteśmy przy tym UFC i Procházce, Paweł Kowalik, wielu zawodników do UFC w jego karierze menadżera udało mu się zakontraktować. Na pewno tobie też chciałby na pewnym etapie zapewnić taki kontrakt. Powiedz mi, czy jest w jakiś sposób jakikolwiek kontakt z UFC, czy gdzieś tam Paweł próbował dać znać, że jest zawodnik w kategorii 77 z takimi wynikami, który chciałby się tam bić? Znaczy, ja wiem, że to jest jeszcze długa droga przede mną, tak? Ja jestem, można powiedzieć, na początku tej swojej kariery. Mam jeszcze 24 lata, także dopiero zaczynam. Czuję się mocnym zawodnikiem, ale muszę to pokazać teraz w przyszłych pojedynkach w klatce. Jeżeli będę pokonywać takich rywali jak mój najbliższy, to znaczy, że robię dobrą robotę i idę w dobrym kierunku. A marzenia, długa droga, przyjdzie kiedyś czas na to jeszcze, na jakieś tam rozmowy. Zapytałem dlatego, bo w historii tych angaży Polaków do UFC byli tacy zawodnicy, którzy byli wyczekiwani, jakby typowani do tego, że UFC się po nich zgłosi, natomiast byli też tacy zawodnicy, którzy z fajnymi wynikami sportowymi gdzieś tak, powiedzmy, poza kolejką się dostawali, no nie wiem, choćby Adam Wieczorek, który gdzieś tam, nie wiem, z rekordem 8-1 czy 9-1 udało mu się tam trafić. Troszkę mniej zawodników w ciężkiej niż w półśredniej, ale no, życzę, żebyś z tego kursu w takim razie nie schodził i żeby ta kolejna walka była zwycięska. Tutaj no, wybaczcie mój brak obiektywizmu, ale przy polsko-zagranicznych starciach tak bywa. To jak z tym EFM-em? Czy to jest pojedynek jeden, czy to jest jakaś większa liczba walk w planach? No pewnie klauzula UFC gdzieś w tym kontrakcie się znajduje, czy możesz nam i widzom przybliżyć troszkę więcej w tym temacie? Nie wiem, jak to wygląda. Powiem ci szczerze, mam od tego Pawła Kowalika i mojego trenera Tomka Brondera, tak jak ci mówiłem, dzwonią, mówią, jest taki i taki rywal, ja to biorę, a jak wyglądają sprawy kontraktowe, nie wiem, chyba, tak mi się wydaje, jest to na razie jeden pojedynek, także zobaczymy. No, ta walka pokaże wszystko, co później się będzie działo, też wiem, że mają jakiś plan na mnie, Paweł z trenerem, także no, zobaczymy. Jakby też mi nie zaprzątają tym głowy, mówią to, na czym mam się teraz skupić, jest to Georgi i tyle na ten moment wiem. No na pewno jest potencjalnie kilka fajnych starć, ale ja nie będę rzucał nazwiskami, żeby ci nie mieszać też w głowie przed walką, bo wiem, że zawodnicy nie lubią z reguły gadać o tym, co będzie po walce, prawda? To jest jakiś tam dodatkowy bagaż emocjonalny. Ty wyglądasz na wyluzowanego, skoncentrowanego, zresztą jak zwykle. Co ci pozwala utrzymać takie nastawienie stoickie do walki? Bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten aspekt głowy, to naprawdę jesteś tutaj bardzo mocny oczywiście, a abstrahując od tego, co pokazujesz w klatce ze swoimi umiejętnościami fizycznymi. Dobre pytanie. Co tak działa? Powiem ci, że nie wiem. No, wydaje mi się, że mój styl bycia na co dzień. Wydaje mi się, że jestem dość spokojnym człowiekiem. Moi bliscy tak samo mówią. Spokojny, stanowany człowiek. W moim przypadku ten luz na co dzień i przed walką sprawdza się. Nie potrzebuję się napinać. Wiem, co mam zrobić. Te emocje mam dać ich upust w klatce. Co może przyroda też. Jestem takim fanem, można powiedzieć, przyrody ogólnie, wszystkiego takiego, co żyje, zielonego. Także dużo spędzam też czasu na dworze, ze zwierzętami, w ogrodzie. Także wydaje mi się, że to też jakoś na pewno działa, jeśli chodzi o ten spokój w głowie. Medytacja, no to wiadomo, tu są już później jakieś takie elementy składowe do walki. No chyba tyle, tak mi się wydaje. Słyszałeś może kiedyś, co Jared Cannonier, zawodnik UFC, opowiadał o swoich takich, powiedzmy, bardziej już nawet spirytualnych przygotowaniach do pojedynku, energii z minerałów. Na bodajże Media Day UFC, jak robiliśmy z nim wywiad, to mielił w ręce dwa takie kamienie, no i później pozamiatał Hermansona. Także coś w tym jest. Czy gdzieś tam słyszałeś o tym, czy też się takimi sprawami interesowałeś? Nie, takimi sprawami się nie interesowałem. No to już jakby kwestia indywidualna na każdego zawodnika. Też wiem, że placebo jest mocną i potężną bronią, więc jeżeli ktoś potrafi sobie coś wkręcić do głowy i to mu pomaga, no to czemu nie? Jak jemu te kamyki pomagają, no to znaczy, że dla niego to jest fajnie. Ja lubię popatrzeć się na krajobrazy, dlatego lubię góry. Tam jak na przykład robimy takie kampy z Adamem Niedźwiedziem, raz, dwa razy w roku jeździmy w Tatry, to tam naprawdę śmigamy cały tydzień po górach i mimo, że fizycznie się męczę, to głowa odpoczywa. Mogę się ponapawać takimi pięknymi widokami w ciszy. cały dzień pobyć, także takie rzeczy na mnie fajnie działają. Z dala od ziemskich spraw, prawda? Ja też byłem parę razy w tym roku w górach, także no w zimie jest na pewno klimat. Kiedy ostatnio z Adamem byliście na takim tripie? Czy to już jakoś pod koniec zimy, jeszcze w marcu się udało, czy bardziej na początku roku? No byliśmy niedawno, ile? Z trzy miesiące temu byliśmy z Niedźwiedziem i z Alanem właśnie w Tatrach. Jak zwykle w hipoksji spaliśmy cały tydzień, no i powiem ci, to był w sumie nasz pierwszy taki wypad, jeśli chodzi o typowo zimowe wyjście w góry, w Tatry. No inna bajka, no przemieliła nas pogoda, przemieliły nas Tatry, dużo respektu nabraliśmy z powrotem do tych gór. No i ci powiem, że mieliśmy przyjemność w jeden dzień, chcieliśmy zdobyć Świnicę, kiedy była odczuwalna temperatura minus 40 stopni. Policzki poodmrażane i ja jak wróciłem do schroniska, to pierwsza myśl, jaką miałem w głowie, to sobie pomyślałem, że te świry, himalaiści, co śmigają po tych 8000-nikach w zimie, są pojeby po prostu, nie? Mentalne pojeby, no. To była moja pierwsza myśl, no. Zgadzam się. Ja też byłem akurat na Wołowcu w tym roku, na zimowym wejściu było troszkę cieplej niż to, co mówiłeś, ale też warunki były ciężkawe. No i też jak się tam dropałem i zdałem sobie sprawę, że to jest tylko 2063 metry. To samo, nie? 2000 metrów, a nas po prostu sponiewierało i to wiesz, wysportowani niby, zawodnicy MMA, tu kurde, temperatura, trochę śniegu zawiało i po chłopach było. Jest to na pewno mocny też argument do tego, żeby trenować na Śląsku, bo my w góry mamy blisko. Wiadomo, w Tatry parę godzin trzeba podjechać, ale w Beskid jest bliziutko, także zapraszamy na Śląsk, do Świętochłowic, do Dąbrowy Górniczej, skąd Igor pochodzi, do Katowic, skąd ja pochodzę. Będziemy kończyć powoli rozmowę. Igor, dziękuję ci za poświęcony czas i widzimy się, bo ja też na galę przyjeżdżam. Na pewno puścimy wywiad jeszcze przed ważeniem, także przed oficjalnym przekazem medialnym. Jakbyś chciał jeszcze coś powiedzieć do kamery, to proszę bardzo. Ja chciałem przybić piąteczkę wszystkim fanom i kibicom i pozdrowić całą Dąbrowę Górniczą. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Fajno, zajebiście.